Dalej. Mam wszystko porozcinane. Dobra, trzeba teraz to pozanosić i powoli spawać. Wygląda z tej strony, tak tylko połapałem, a z tej są przystałość. To jest jedna część, tutaj będzie druga, to też będę spawiewał tu, no i będziemy mieli taki kwadrat.
to będzie wbetonowane. Tutaj wiadomo, jeszcze coś się powspawuje, żeby w betonie lepiej trzymało. No i tutaj będziemy wpuszczać słup. Tu się przewierci, albo tutaj z jednej poprzek, jak tutaj przywiercimy, to na dole tutaj przewierci. Jeden już wyspawany na gotowo. Jeszcze nie na gotowo, bo tutaj jeszcze, żeby to lepiej betonie się trzymało, to coś takiego powspawuje. Ale tak to będzie, o Jezu, ciężkie, tak to będzie wyglądać. Tu będziemy wpuszczać słup, tu przywiercić śruba i tu będzie jedna śruba na krzyż. No. Tu już wszystkie zespawane do siebie, weź tylko kwadraty i montować w betonie. Kręcam mi siłownik, śruba tam zapieczona jest, bardzo ciężko to odkręcić. Ten siłownik jest tu zapieczony, trzeba zruszać budę już tam, ale będzie to ciężko. O, patrzcie, kurwa, odkręciłem, zobaczcie. No, zajebiście. Ajaj. No co za, jakie, no jeszcze tu się zahaczyło. No, macie. Porównajmy siłowniki. Teraz sobie zmierzę jeszcze skok. No ale już widać ten uchwyt. No. Czyli nie ma co ubolewać na tym, że to się urwało. Bo i tak trzeba będzie w innym miejscu. Spawać